Fotooptyka. www.fotooptyka.pl. Arkadiusz Żabka, witamy o poranku. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera stawił się punktualnie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Stawił się punktualnie, będziemy o śliskiej sprawie rozmawiać, o bluzone chodniki, o niebezpieczne rybnickie drogi, panie prezydencie. Oj, 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 panie redaktorze, mocno powiedziane. Zacznijmy od tego i pytanie naszych słuchaczy, dlaczego Rybnik nie odśnieża, nie ściąga lodu z dróg, z chodników, wszyscy narzekają, a w mieście nic się nie zmienia. Czy po to, żeby prezydent Piotr Kuczera mógł powiedzieć, zaoszczędziłem na odśnieżaniu? Absolutnie nie, nie oszczędzamy. Powiem tylko tyle, że już wysypaliśmy 180 ton soli. Przeszło, czy blisko 100 pracowników rybnickich służb komunalnych pracuje codziennie nad między innymi kwestią odśnieżania, na tym się głównie skupiają. No ale też jest tak, że są prywatne posesje, gdzie czasem jesteśmy wzywani, a tu przypomnę, i nie jest to zbyt popularne, szczególnie w ustach prezydenta, no, jest obowiązek odśnieżania przed swoimi posesjami. Największy problem rzeczywiście jest na chodnikach, no ale też jesteśmy w środku zimy. Panie prezydencie, ale na naszej stronie internetowej mamy z poranka film słuchaczy z rybnickiej kuźni, którzy pokazują rondo. Rondo pewnie nie jest prywatne, tylko jest miejskie. Na tym rondzie naprawdę samochody tańczą. No być może był jakiś tam przymrozek, ale jest tak, że sypiemy sól, sypiemy piasek. No i może takie przypadki się zdarzają. No, głowy nie daje, jeżeli jest taki sygnał, to na pewno się poprawimy. Panie prezydencie, czy będzie faktycznie ta akcja zima zakończona tym, że będziecie na minusie, na plusie? Znaczy to jest tak, zapasy że zawsze, są z tego, zawsze co wiem. Jest tak, że jest potężna rezerwa soli. Ostatnio te zimy nie były jakieś straszne. Za chwilę będzie kolejny problem, no, stan dróg i łatania tych dziur pozimowych, ale póki przechodzimy przez zero stopni, to tak naprawdę działania zawsze będą trochę doraźne. Jest też tak, że jak temperatura spada tam poniżej tych 7-8, no to ta sól też przestaje działać. Gdy przechodzą roztopy, spływa wraz z... To nie jest nasza pierwsza rozmowa o stanie jakości rybnickich dróg, ale być może faktycznie by trzeba było wzmocnić siły. Znaczy na tym etapie, jeżeli chodzi o wzmocnienie, no myślę, że dyrekcja rybnickich służb komunalnych ma doświadczenie i wie, jak to się przez całe lata robiło. I... Ja przypomnę, że to jest nowy dyrektor. No tak, ale myślę, że ma potężne doświadczenie, bo całe życie spędzi w rybnickich służbach komunalnych i właściwie pracował na różnych stanowiskach. No a robimy wszystko, aby ten stan dróg był jak najlepszy. Ja mam też porównanie z innymi miejscowościami, bo bardzo dużo jeżdżę po naszym województwie, to myślę, że Rybnik akurat pozytywnie się to wyróżnia. Są zdania podzielone, no ale... No zawsze nie... będzie tak, że każdy patrzy na swoje najbliższe okolice i taką przysłowiową trasę do sklepu, czy gdzieś do Panie pracy. Prezydencie, przenieśmy się teraz... Mamy zimę i róbmy wszystko, aby było bezpiecznie. Przenieśmy się teraz na ulicę Gruntową, bo stamtąd docierają do nas sygnały. Rozmawiałem z mieszkańcami, skarżą się na to, że firma Budimex, budująca drogę regionalną, wywozi tak zwaną kopalinę na działkę. Ta działka należy do prywatnego właściciela i mieszkańcy pytają, czy tam są wywożone odpady. Jeżeli tak, a tak twierdzą, czy właściciel ma zgodę na wywóz odpadów na tamto miejsce. Panie redaktorze, sprawdziliśmy tą sprawę, też będziemy się tematowi przyglądać. Oczywiście to jest bardzo duża działka, chyba 16 tysięcy metrów kwadratowych. Prywatna jest umowa pomiędzy właścicielem a firmą Budimex na składowanie tego, co wydobyto na trasie drogi Pszczyna-Racibórz. W większości to są oczywiście ziemia, kamienie, ale też wszystko to, co gdzieś tam się znajduje. Nie mamy informacji o odpadach, niebezpiecznych odpadach takich komunalnych i na pewno ten teren będzie przywrócony do porządku w momencie, gdy droga się wybuduje. Te masy ziemne są przewożone na terenie właściwie całego odcinka, tych 4 kilometrów. No i jest zamieszanie. Myślę, że Gruntowa to jest jeden z placów, gdzie Budimex składuje. Właściciel tej działki ma pozwolenie na składowanie odpadów? Tam nie stwierdzono odpadów. Być może... przyglądamy się tematowi, powiem tak, bo z punktu widzenia, no nie robiliśmy jakichś badań, ale z punktu widzenia możliwości podpisania umowy z prywatną osobą, no po prostu taka możliwość istnieje i z tego Budimex skorzysta. Umowę ma podpisaną na składowanie tego, co wykopał na trasie Pszczyna-Racibórz, a to najczęściej no, ziemia, trawy, no i wygląda to być może niespecjalnie, ale też zostanie usunięte w momencie, gdy ten odcinek Budimex przebuduje, wybuduje, no bo to są takie rzeczy, które są bardzo, ale co bardzo zostanie magiczne. Usunięte? No między innymi ten odpad, no, przecież te masy czyli ziemne muszą działka zostać. Będzie przekopana po raz kolejny? Przypuszczam, że tak. Z punktu widzenia tych umów najczęściej jest taki zapis, że należy ją przywrócić do stanu sprzed zajęcia, no a gdzieś te
masy ziemne. No skarby podziemne mogą być wszelakie. Przypominam sobie tutaj na Krebnickim kampusie, kiedy budowano kampus, też wykopano worki z odpadami akurat szpitalnymi. Panie prezydencie, no ja pamiętam też etap budowy węzła przybyśmy Chwałowickiego, gdzie też dokopaliśmy się do właściwie prawie że wysypiska i też trzeba było to utylizować. Panie prezydencie, tam tempo prac jest mocne, bo mieszkańcy skarżą się, że do północy jeżdżą te ciężarówki i wywożą te kopaliny. Jak to jest? No i nie zadowolisz. No. Jest tak, że staramy się, aby tempo było jak najbardziej, jak najszybsze i jak najlepiej wykorzystany ten czas, gdy w szczególności była zmarzlina. Teren tych 4 kilometrów jest dość podmokły, tam wymieniamy bardzo dużo mas ziemnych, no a skucie tego właśnie nomen omen lodem powoduje, że dzieje się to szybciej i łatwiej. Stąd na pewno chce wykonawca zrobić wszystko, aby jak najszybciej poradzić sobie z tymi trudniejszymi, bardziej zawilgoconymi. I ostatnie pytanie dotyczące gruntowej. Mieszkańcy proszą o to, aby przyjrzeć się drodze dojazdowej do właśnie ulicy Gruntowej, bo ta jedna jest zamknięta, no i trzeba jeździć dziurawymi. Mieszkańcy mówią, mamy nowe samochody, kto będzie płacił za naprawę naszych pojazdów? Jest tak, że przyjrzymy się na pewno tym wszystkim drogom dojazdowym. No, budujemy potężną inwestycję i jak powiedziałem, tiry przewożą tą ziemię. Także być może te zniszczenia są. Na bieżąco usuwamy, że jest tylko takie zgłoszenie do kierownika budowy czy do pracowników Budimexu, to na to reagujemy. Panie prezydencie, 15 stycznia miał zostać ogłoszony przetarg, właściwie rozstrzygnięty przetarg na budowę hospicjum. Co wiemy? Wiemy, że zadano jak na razie 244 pytania do godziny 14, a o godzinie 15 mam tu informację, że kolejne 55, także odpowiedzieliśmy już na setkę tych pytań, a mamy obowiązek 6 dni przed terminem składania oferty odpowiadać na wszystkie, no a później możemy, nie musimy, no ale chcemy na pewno dać pełną informację potencjalnym wykonawcom, także ten termin się przesuwa, no ale to jest postępowanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, także sądzę, że gdzieś pod koniec lutego będę mógł powiedzieć, że jest wykonawca, daj Panie Boże. No to Panie Prezydencie, popatrzmy w kalendarz. Mamy dzisiaj wtorek, ale w niedzielę wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i Piotr Kuczera, ten w studio Radia 90, będzie śpiewał piosenkę, będzie gotował śląski łobiot. Zacznijmy od gotowania. Pan potrafi coś ugotować? Oczywiście, moją specjalnością jest jajecznica. Panie redaktorze, robię taką jajecznicę, że mucha nie siada i tutaj muszę się pochwalić, a jeżeli chodzi o gotowanie, no to zgódźmy się, będę bardziej pomocnikiem niż tym głównym kucharzem. Jest zawodowiec, który będzie mnie na pewno wspomagał, no ale będzie, mam, zakładam, wspólny obiad, później zwiedzanie kopalni Ignacy. Ale to jest, to można wylicytować, rozumiem, tak? Tak jest, i zachęcam wszystkich do licytacji. Znaczy, tak, myślę, że coś ugotujemy, potem coś zjemy, a potem pojedziemy na zabytkową kopalnię Ignacy. Jest jeszcze prezent w postaci klocków, które przypomina, można sobie zbudować swoją kopalnię, no a ten śpiew, to przyznam się, ale po raz pierwszy. Ale też zatrzymajmy się przy tym obiedzie. Jaka tam jest kwota dzisiaj? Bo szukałem 2000 z haczykiem. 2650 z tego, co pamiętam, zatem zachęcam do licytacji. Przyznam się, że zwiedzanie szpitala Juliusza w trakcie przebudowy udało się wystawić za 5000. To w ubiegłym roku? W ubiegłym roku. A dwa lata temu kosił pan trawę. Tak jest. I nie pamiętam kwota, chyba 3,5. Ale ja pamiętam, komu pan kosił trawę. Tak, no to bardzo dobrze. Ja wiem, że dobrze skosiłem. Dobrze, to przejdźmy teraz do śpiewu, ponieważ za chwilę nasi słuchacze, internauci usłyszą anielski głos prezydenta Piotra Kuczery, który zaśpiewa Pszczółkę Maję. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. No pięknie. Nie wiem, czy było anielsko, ale będę próbował. To na razie taka wstęp do tego, co się wydarzy w Fokusie. Nie powiem, żebym nie był zestresowany, bo to nigdy mi się publicznie nie śpiewało tego utworu, ale przyznam się, że lubię to. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kto pierwszy to zaśpiewał w wersji po niemiecku, co prawda. No ja myślę, że pan po niemiecku zaśpiewa. Karel Gott, żeby było śmieszniej, on był Czechem. Aczkolwiek dużo czasu, z tego co wiem, spędzał też w Niemczech i śpiewał dużo utworów po niemiecku. Biene Maja to się nazywa po niemiecku, panie aktorze. I to śpiewanie w Fokusie, z tego co wiem, będzie poseł Marek Krząkała, będzie radny Łukasz Dwornik, radna Mirela Szutka, Piotr Masłowski, Łukasz Kochut. Także no, prawie, że galeria sław. Nie wiem, czy rzeczywiście piosenkarzy. Może być wesoło, może być zabawnie, ale wiem jedno, cel jest szczytny i z tego się cieszę. Kto lepiej zaśpiewa, otrzyma więcej pieniędzy do skarbonki? Przyznam się, że nie wiem, jaka będzie formuła zbierania kwot, ale zakładam, że będą wolontariusze i każdy będzie mógł przyjść i no nie chcę powiedzieć, że zapłacić za występy, ale wrzucić do skarbonki na ten szczytny cel. No to ze śpiewem na ustach żegnamy słuchacze Radia 90, żegnamy internautów, to była poranna rozmowa. Czuję, że mam nowy etat.
To była poranna rozmowa w Radio 90 Hit, poranne pszczółka Maja w wykonaniu prezydenta Piotra Kuczery. Arkadiusz Żabka, dobrego dnia. Dziękuję.